pewnie kilka słów powiedzieć. Powiedzieć o tym, jak zachowywać się przed kamerą, jak mówić do tego obiektywu i pewnie jak weryfikować swoje zachowanie przed kamerą, bo często wielu rzeczy, słuchajcie, nie widzimy. Wielu rzeczy, które na co dzień wydają nam się niesłychanie proste, a potem okazuje się, że kiedy oglądamy coś na szklanym ekranie, oglądamy coś w telewizorze, to wygląda to zupełnie inaczej niż sobie wcześniej zdawaliśmy. Słuchajcie, często jest tak, że potrafimy siedzieć przed telewizorem i krytykować tą osobę, która jest po drugiej stronie, prawda? Zdarza się tak, kochani? Aha, nie jesteście przekonani do końca. Skoro nie jesteście przekonani do końca, to zaraz spróbujemy. Poprosiłem was, to tak robimy za każdym razem, takie bardzo proste ćwiczenie. I jest nas na sali dość sporo, dlatego to ćwiczenie będzie pewnie najlepiej oddawało pewną relację. Ale otrzymamy słowa tym razem, pani profesor, i przyjedziemy z materiałem, który uda nam się nagrać. Słuchajcie, kochani, będziemy was prosili o to, abyście wyciągnęli kartki, jeżeli możemy was prosić. Jak przypomnicie sobie i skojarzycie, jak to wygląda w zawodowych telewizjach, to doskonale wiecie, że osoba, która zapowiada pogodę albo mówi o jakichś informacjach, w zależności o jakich mówi oczywiście, ale przedstawia się albo na początku, albo na końcu, prawda? I chciałbym, żebyście napisali dosłownie dwa zdania, albo jedno zdanie rozbudowane na temat na przykład drogiej pani pogody, a kolegów możemy prosić o zupełnie inny temat. Nie wiem, może chcieliby zapowiedzieć jakieś wydarzenie sportowe, jakiś pojedynek piłkarski, jakiś mecz piłki siatkowej, albo tysiące innych rzeczy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Livia Skarupa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Tego poranka obudziło nas piękne słońce, które zostanie z nami już do końca dnia. Temperatura nie będzie przekraczała 22 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego humoru do końca dnia. Witam Państwa, nazywam się Weronika Ziętek i dziś przybliżę Państwu pogodę panującą w Ratajach. Za oknem jest mróz, nie ma wiatru, a temperatura sięga minus 6 stopni Celsjusza. Po południu przewidywane opady deszczu. Dziękuję za uwagę. Pogoda na dziś. Zapowiadane są duże opady śniegu z możliwymi przejaśnieniami. Dziękuję za uwagę. Mówiła dla Państwa Zuzanna Majchrzak. Wiadomości pogodowe Martyna Nowak. Na terenie Chodzieży występować będą przelotne opady śniegu oraz niska temperatura. Chłodny wiatr będzie towarzyszył nam przez najbliższe dni. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Daria Serafinowicz i chciałabym Państwa zaprosić na dzisiejsze wiadomości sportowe o godzinie 20. Dziękuję za uwagę. Witam serdecznie, nazywam się Marta Bogacz i chciałabym przedstawić Państwu najnowszą trasę koncertową Kamila Bednarka. Dziękuję. Za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy i pewnie do zobaczenia. Dziękuję.